mamy trzeci mecz pierwszego dnia turnieju o Mistrzostwo Polski kadr wojewódzkich. Teraz widzimy na parkiecie w czarnych strojach reprezentacja Śląska, Niezła Myca teraz była Kornowskiego i w żółtych strojach reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-pomorskie do finału wyszło z pierwszej grupy, wygrywając wszystkie mecze w Bydgoszczy, natomiast Ślązacy z drugiego miejsca. Gawenda próbował rzucić, nie trafił. Mamy wynik 52-28. 24 punkty, panie Szambelan. To jest chyba za dużo, nie? Różnica za duża na Śląsk. Przecież pan Lichtański dobrze prowadzi tą drużynę. O, nie do lądu. My słabiej chyba. A piątka na parkiecie reprezentacji Śląska to z numerem 15 Jamel Belzamerek, z numerem 7 Maciek Rakoczy, szóstka Krzysiu Gawenda. Ale nagrywasz, tak? Tak. I teraz zmiana, pojawił się Marcin Piechowicz, Dąbrowa Górnicza i z numerem... Strasznie daleko nagrywam, chyba z trzeciego piętra, to jest jak gdyby z lotu ptaka tu w Wałbrzyskim kotle. Jeszcze się zakotuje chyba w meczu następnym, gdzie się spotkają podkarpackie z reprezentacją lubelskiego. Myślę, że to będą emocje, bo te lubuskiego. Te ostatnie mecze wieczorne to są najbardziej emocjonujące. Na to czekamy, bo to po tośmy tutaj przyjechali. 52-28, 24 punkty przewagi w trzeciej kwarcie, w czwartej minucie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale turniej trwa, to dopiero pierwszy dzień. Nie jest łatwo trafiać na te kosze, obręcze twarde, próbowałem tam, nie wpadają piłki. Gawenda, chłopak, który potrafi rzucić za trzy, to ja raz mu nie wpada. Reprezentacja. Reprezentacja podkarpackiego w składzie z numerem, teraz rozgrywa z numerem 10 Adrian Adrańczyk, z numerem 7 Piotr Jankowski, z numerem 16 najwyższy zawodnik turnieju, 2,07 m wzrostu, Przemysław Karnowski, 16, tak? Z numerem 11 Adrian Guziewicz, Anwila Włocławek. Mamy tutaj Włocławek.